Geografia po angielsku to zadanie, z jakim musieli zmierzyć się uczniowie podczas powiatowego konkursu, który odbył się w gimnazjum dwujęzycznym w Tarnowie. W zmaganiach finałowych wzięło udział 23 gimnazjalistów z 5 szkół. Tematem przewodnim były rzeki świata. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Weronika Szpak z gimnazjum nr 10 w Tarnowie. Na drugim i trzecim kolejno uplasowali się Patryk Boryczko i Filip Olszówka, uczniowie z gimnazjum dwujęzycznego. O rzekach dużo było i trzeba było dobrze się przygotować. Wydaje mi się, że zadania, którym trzeba było uporządkować chronologicznie rzeki w zależności od długości, to było dosyć trudne dla mnie. Dla mnie najgorzej było, jeśli chodzi o takie słownictwo zaawansowane, jeśli chodzi o geografię po angielsku. Sądzę, że nieraz te słówka z angielskiego sprawiły trudność, ale jednak będąc w tej szkole, to jest na poziomie już takim dziennym. Moim zdaniem, trochę paradoksalnie, w języku angielskim było łatwiej niż w języku polskim. Te wszystkie pojęcia geograficzne były całkiem logiczne. Na przykład określić ujście rzeki, zaznaczyć na mapie rzekę. O to chodzi w tym naszym konkursie, żeby oprócz tego, że ktoś lubi na przykład geografię i świetnie mówi po angielsku, jeszcze troszeczkę poszukał wiedzy, informacji takich typowo geograficznych, typowych pojęć angielskich i uczniowie w sumie świetnie się w tym odnajdują. Dodajmy, że konkurs w gimnazjum dwujęzycznym odbywał się po raz pierwszy na etapie powiatowym.